bardzo często jestem zachwycony, w jaki sposób Kościół układa nam czytania, że wyjaśniają się nawzajem. Wiemy dobrze, że zasada jest taka, że pierwsze czytanie i Ewangelia zawsze tak najbardziej widocznie odpowiadają jedno drugiemu, a drugie czytanie jest no takie, powiedziałbym, na doczepkę, w tym sensie, że trzeba się trochę dokopywać w nim, dlaczego akurat ono jest użyte. Zwykle jest tak, że jest to tak zwana lectio continua, czyli czytanie ciągłe jakiejś księgi i po prostu kolejny fragment jest w drugim czytaniu nam podany. Niemniej jednak zwróćmy uwagę, że pierwsze czytanie z Księgi Królewskiej pokazuje nam i Eliasza, i Elizeusza, dwóch no, najpotężniejszych proroków Starego Testamentu, jeśli chodzi o działanie, o czyny, o cuda. Przy czym Eliasz już kończy swoją działalność, a Elizeusz właśnie w tym momencie ją dopiero zaczyna. Więc jest to taki moment graniczny, moment przejścia z jednego do drugiego. I właśnie to powołanie Elizeusza jest nam pokazane, kiedy Eliasz w jakimś geście, który ewidentnie musiał oznaczać powołanie, nakrywa go swoim płaszczem, przy czym pamiętamy, że ten płaszcz na koniec, kiedy Eliasz będzie brany do nieba, będzie sygnałem, że Elizeusz otrzymuje dwie części ducha Eliaszowego. W każdym razie, kiedy Eliasz spotyka Elizeusza, ten jest na polu prawdopodobnie swoich rodziców i pracuje. I ma tam sporo wołów, to jest sygnał, że są to pewnie ludzie dość bogaci, co z kolei jest dziwne, że nie mają służącego, tylko sam Elizeusz na tym polu zasuwa i zajmuje się orką. Ale kiedy Elizeusz otrzymuje powołanie, zaproszenie do tego, żeby stał się osobistym uczniem wielkiego proroka Eliasza, mówi: okej, tylko pożegnam się z rodzicami, co wskazuje, że no musiał mieć z nimi mocną relację. I zabija dwa woły, żeby przygotować pożywienie dla ludzi, co jest sygnałem święta. To jest jakieś wielkie świętowanie, jakiś ważny moment. I na jarzmie wołów, czyli jarzmo, czyli ten element, który sprawia, że dwa woły idą równo koło siebie, nie rozłażą się gdzieś na boki, tylko są w jakimś kieracie, są w jakiejś niewoli, więc idą sobie prosto. Na tym jarzmie gotuje to mięso zwierząt. Więc w jakim sensie można powiedzieć, że Elizeusz porzuca swoje dawne życie, które jakoś było ułożone, troszkę tak jak w jarzmie. Wiadomo było, że jak przyjdzie czas orki, no to on się zajmuje oraniem pola. Potem jak będą zbiory, prawdopodobnie on też był odpowiedzialny za to, żeby te zbiory dopilnować. Wszystko troszkę w funkcji dla rodziców, którzy być może już byli w podeszłym wieku. No więc nimi się Elizeusz zajmuje. A Eliasz jakby wyrywa go z tego miejsca, nie mówiąc nawet, co Elizeusz będzie robił, co będzie się działo w jego życiu, tylko tyle, że gestem, nawet tu przynajmniej nie są podane żadne słowa, gestem zaprasza go do tego, by był jego uczniem. I Elizeusz na to się godzi, zabijając woły, jakby symbolicznie żegnając się z tym dotychczasowym życiem. I to jarzmo, które może być dla nas, to oczywiście nie jest symbol niczego złego, ale możemy rozumieć to jako pewien już zastały taki sposób myślenia o własnym życiu, taki przyrosły troszkę już do szyi, który sprawia, że no dobrze, idę w tym kierunku, właściwie nie wiem dlaczego, ale idę, no proszę bardzo. I Elizeusz pali to jarzmo. Oczywiście tu troszkę ja nabudowuję takie znaczenie duchowe do czegoś, czego w tekście nie ma, ale robię to ze względu na fragment, który mamy jako drugie czytanie listu do Galatów, gdzie oczywiście tu mamy fragment po hebrajsku, tu mamy po grecku, więc zupełnie inne języki, a tym samym inne słowa, ale czytamy zaraz na początku tego fragmentu: ku wolności wyswobodził was Chrystus, a zatem trwajcie w wolności i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Czyli jest możliwe, że Chrystus nas wyzwoli, zaprosi do czegoś, a my, robiąc to, do czego nas zaprosił, w jakiś sposób znowu wejdziemy w niewolę. Co ciekawe, kiedy Elizeusz jest powołany na proroka przez Eliasza, zjadają z ludźmi, z towarzyszami, z pewnie też pracownikami na tym polu, mięso. Co jest formą uczty? Święty Paweł mówi w liście do Galatów o zjadaniu siebie nawzajem, że bracia w jednej wspólnocie, poddani w jarzmo niewoli, kąsają się i pożerają nawzajem. I on mówi, no jeśli tak już robicie,
Jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, to uważajcie, żebyście się nie zeżarli do końca. Żebyście się nie zjedli całkiem, bo wtedy się okaże, że staniecie się trupami. Że będziecie nieżywi. Nie będziecie w stanie pełnić woli Pana Boga. Więc gdzie tu jest to niebezpieczeństwo? Prawdopodobnie w tym, że Galaci, do których Paweł ten list kieruje, już też bez wchodzenia w dokładne szczegóły, jak ta wspólnota funkcjonowała, co tam konkretnie się działo, ale to kąsanie jeden drugiego, to pożeranie się nawzajem jest działaniem ciała, czyli działamy pod wpływem emocji, pod wpływem strachu choćby, pod wpływem tego, co ja uznaję w tym momencie za najważniejsze, bez odniesienia się do szerszego kontekstu, czyli do tego, co mówi Pan Bóg. I Paweł mówi, całe prawo zawiera się w tym, że będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego, ale jeśli wy się nawzajem kąsacie i pożeracie, to nie jesteście w stanie tego prawa miłości wypełnić. Czyli to słowo zaprasza nas nie tyle do tego, żebyśmy się poddali prawu, ale do tego, żebyśmy pytali Pana Boga, do czego ty mnie dzisiaj zapraszasz? Co jest moim działaniem? Bo jeśli nie jesteśmy połączeni z Panem Bogiem w tym sensie, że nie chcemy Go słuchać, czy Go usłyszymy dzisiaj, to jest inna sprawa, ale to jest jakby nie nasza sprawa. Ważne, naszym zadaniem jest to, żeby Go słuchać, żeby być gotowym usłyszeć. Więc jeśli nie ma w nas tej gotowości usłyszenia głosu Pana Boga, to zaczniemy słuchać siebie, swoich pragnień, swoich odczuć, a to musowo doprowadzi nas do tego kąsania się nawzajem, czyli nie zobaczymy tego, co mamy wypełnić jako nasze zadanie. Ja to widzę też w Ewangelii, kiedy z Galilei, czyli z północy, Pan Jezus z uczniami idzie do Jerozolimy, a jak czytamy, idzie po to, żeby tam został wzięty z tego świata, co z jednej strony może nam mówić o śmierci, ale z drugiej strony też już o niebowstąpieniu, czyli o pójściu do Ojca, o czymś super, bardzo dobrym. Więc w każdym razie, kiedy idą z północy na południe, po drodze jest Samaria. Zwykle, kiedy pielgrzymi z Galilei szli, pamiętacie, 3 razy do roku trzeba było wędrować do Jerozolimy, więc kiedy szli, szli naokoło, przez Jerycho, które jest tutaj przy Jordanie, żeby właśnie nie iść przez Samarię, która była wroga dla Żydów. To było miejsce, które żyło nie w stanie wojny w znaczeniu fizycznej walki, ale w stanie bardzo aktywnej niechęci. Na zasadzie takiej, że nie odzywano się do siebie, nie podawano sobie nawet ręki, traktowano się jak powietrze. I mamy tego przykład, kiedy Jezus zachodzi do jakiejś wioski samarytańskiej, uczniowie idą wcześniej, żeby poprosić o miejsce do spania, coś do zjedzenia, nie są przyjęci. Być może w ogóle nikt z nimi nie chce rozmawiać, bo widać, że to są Żydzi, a tym bardziej widać, że idą do Jerozolimy. No więc absolutnie. Istniała też w czasach Pana Jezusa bardzo potężna rywalizacja, co widzimy u Jana w tym spotkaniu Pana Jezusa z Samarytanką u studni, kiedy ona mówi, no tak, ale u nas jest przekonanie, że na naszej górze, nasza góra jest święta, nie wasza w Jerozolimie, nie góra Synaj, Syjon raczej, tylko nasza góra. I to była taka rywalizacja, że Samarytanie trochę inaczej rozumieli prawo, inaczej widzieli miejsce święte, wcale nie w Jerozolimie, więc jeśli szło się do Jerozolimy na święta, oni mówią nie, absolutnie. I na to pyta Jan i Jakub, czy może chcesz, Panie Jezu, żebyśmy spalili to miejsce, żebyśmy poprosili, tak jak kiedyś Eliasz z pierwszego czytania, żeby Pan Bóg zesłał ogień i załatwił gnojków, którzy nie chcą nas przyjąć. I to jest okej, prawda, jeśli rozumiemy, że to są ludzie źli, to są jakieś diabły i w ogóle trzeba ich załatwić, żeby się zło nie panuszyło gdzieś tam dookoła. Więc z takiego punktu widzenia można sobie pomyśleć, że jest to zupełnie niezła pobożność, prawda? Takie dbanie o to, żeby chwała Pana Boga się nie była obrażana. Ale Pan Jezus mówi, właściwie nie mamy Jego słów, tylko odwraca się i gromi ich. Dlaczego? No wiadomo, że Pan Jezus jest dobry, prawda? I nie chce, żeby ludzie ginęli w płomieniach i tego. Ale chyba chodzi o coś więcej. Początek księgi, ten końcówka 9 rozdziału Ewangelii Łukasza, to jest tak jak w pierwszym czytaniu. Koniec działalności Eliasza, początek działalności Elizeusza. To jest pewne przełamanie w całej księdze Ewangelii Łukasza, która
pierwsza część ukazuje coś tam, druga część od tego właśnie pierwszego zdania fragmentu naszego, tej Ewangelii, mówi o Jezusie, który idzie do Jerozolimy, żeby umrzeć i zmartwychwstać. Więc to jest wyraźna granica w tym tekście Łukaszowym, całej Ewangelii. Więc Jezus, rozpoczynając drogę do Jerozolimy, chce być skupiony na tym, żeby wypełnić wolę Ojca. I wszystkie rzeczy dookoła, jakieś emocjonalne, coś tam mówi nie, nie, nie. To już zostawiamy na boku, to już jest poza nami. Samarytanie nas nie przyjęli, zostaw ich w spokoju, idziemy gdzie indziej. Nie przyjmą nas, idziemy jeszcze dalej. To już nie są rzeczy, którymi się zajmujemy. Sprawy takie emocjonalne, ktoś mnie lubi, nie lubi, ktoś tak mnie nazwał, nie nazwał. Zostawmy to już za sobą. Mamy ważniejsze rzeczy do zrobienia. Mamy ważniejsze relacje do praktykowania, do pielęgnowania. Relacje z Ojcem. Te wszystkie rzeczy dookoła, one często po prostu są pokusą. Są czymś, co chce nas rozproszyć i nasze serce zająć nie tym, co najważniejsze. Więc Chrystus mówi nie. I zdaje się, że to, co te kilka dialogów, które mamy potem, potwierdzają to. Ktoś mówi, pójdę za tobą, ale najpierw coś tam chcę załatwić. Jezus mówi, bądź ostrożny, bo przy załatwianiu tych rzeczy być może twoje serce tam zostanie. Pamiętam, kiedy żył jeszcze ojciec Jan Góra, ten bardzo znany dominikanin, który założył lednicę, w sensie te spotkania młodzieżowe i tak dalej. Kiedyś się spowiadałem u niego, bo on działał w Poznaniu, ja w Poznaniu się wychowałem, więc byłem u niego na spowiedzi i pamiętam, powiedział mi ciekawą rzecz, że ja mówię, bo ja jestem właśnie w klasie maturalnej i mam pomysł taki, żeby iść do zakonu, ale chyba jednak pójdę na studia, mam już gotowe papiery, no u mnie jest taka tradycja rodzinna, że wszyscy studiują, więc to jest zupełnie naturalne. Więc chcę zrobić studia i potem pójdę do zakonu. I on mówi, oho, uważaj, bo jak zaczniesz studia, to życie cię wciągnie. Nie w sensie negatywnym, tylko że być może odkryjesz pasję do czegoś i ona tak cię pociągnie, że będziesz odkładał pójście do zakonu wiecznie. I mówi, nie marnuj najlepszych lat życia, czy jakby nie odbieraj ich Chrystusowi. Daj najlepsze lata życia dla Pana Jezusa, On ci to wynagrodzi. Ja mówię, no tak, ale ja chciałbym studiować, chciałbym no też jakieś właśnie pragnienia takie, jakieś swoje pasje. On mówi, spokojnie, to Pan Bóg ci da pasję tak, że będziesz miał powyżej uszu nawet, a teraz zajmij się Nim, daj ten czas dla Niego. I ja faktycznie za tą radą ojca Jana poszedłem i tak rozumiem też tą dzisiejszą Ewangelię, że trzeba być ostrożnym, żeby nie dać się rozproszyć rzeczami, które nie są złe z istoty, ale niepotrzebne może teraz, w tym momencie, albo są to tylko rzeczy, które chcesz załatwić, żeby twoje było na wierzchu. Tak jakby chcesz pouczyć wszystkich ludzi, żeby myśleli tak jak ty. Niedawno napisałem taki tekst, gdzieś tam miał być wydrukowany i potem, kiedy został wydrukowany, widziałem, że ktoś z redaktorów, ktoś tam go zmienił na tyle, że część tego tekstu zupełnie zmieniła znaczenie. Znaczy, gramatycznie była bezsensowna. Po prostu to był błąd. Ktoś zapomniał jednego, dwóch słów pisać. Wyszło, już nie pamiętam, tam zdanie chyba bez podmiotu chyba było. No, w każdym razie takie, że nie wiadomo, o co chodzi w ogóle. I oczywiście jest tam mój podpis, moje nazwisko. Myślę sobie, no kurka, no to ja wychodzę na alfabetę, który nie potrafi sklecić pięciu zdań. Porównałem tekst, który wysłałem do redakcji i to, co jest wydrukowane. No ewidentnie to nie jest tylko, że ktoś wkleił i wyciął dwa zdania, tylko chciał zmienić, nie wiem z jakiego powodu, no po prostu formę tego, co napisałem w dużym fragmencie i zrobił to tak, że wyszło no po prostu na poziomie drugiej klasy podstawówki prawdopodobnie. I no chciałem oczywiście interweniować, pisać i tak dalej, ale mówię, no tak, tego i tak już nie zmienimy. Kto to będzie czytał, jeśli będzie sprostowanie, będzie gdzieś tam w innym numerze, kto to tam w ogóle zobaczy, kto to skojarzy. Ja się przy tym utrudzę, mnie to wkurzyło, krótko mówiąc, poczułem się tak, że ktoś jakby szarga moje fantastycznie świetne imię i myślę sobie, po co mi to jest tak naprawdę? No co to zmieni, prawda? Co jest napisane. Jeśli Pan Bóg będzie chciał, to ktoś z tego tekstu i tak wyciągnie coś dla siebie i Duch Święty mu i tak pokaże to, co miało być, a nie to, co jest napisane. I myślę sobie, szkoda jest mojego zaangażowania, szkoda sił na tego typu prostowanie takich spraw, bo tak naprawdę musiałbym całe życie biegać i pytać, przepraszam, a co pani zrozumiała z tych rekolekcji? Boże, ale ja nie to mówiłem, nie, właśnie nie o to chodzi. Proszę przyjechać na drugą część, ja tam wszystko będę wyjaśniał, panie, bo to naprawdę nie ma sensu. No, przyjechała pani, zrozumiała coś innego, no Boże, no tak nie może być, no niech pani słucha na drugi raz uważniej. Ja może dam pani, no nie wiem, tekst taki przed rekolekcjami pani sobie przeczyta, żeby lepiej pani rozumiała.
No ale tak się nie da. No bo to, co masz w głowie po rekolekcjach, to jest sprawa twoja i Pana Boga, już nie moja. Ja jestem tym, który sieje, który daje słowo i jadę na następne pole siać dalej. A jak sobie Pan Bóg radzi, to jest Jego sprawa. I inaczej zwariujemy. Nie tylko, że będziemy ciągle rozbiegani i tu będzie też fantastyczne miejsce do naszych lęków, ale nic nie zrobimy dobrego. To znaczy nie będziemy mieli siły, żeby wypełnić to, czego wymaga od nas Pan Bóg, do czego nas zaprasza. Gdyby Elizeusz zajął się teraz urządzaniem jakiejś uroczystości dla rodziców, żeby coś tam jeszcze tu pożegnać i w ogóle, być może straciłby zapał pójścia za Eliaszem. Tak samo ci z Ewangelii. Jeden chce to, drugi tamto. Jezus mówi, bądź ostrożny. Bądź ostrożny. Ja daję ci natchnienie w tym momencie. Wykorzystaj je teraz. Co nie znaczy, że jak stracimy jakiś moment, to już trzeba popełnić samobójstwo, bo już nic się dobrego nie stanie. Pan Bóg nadrabia wszystko, jasne, ale dobrze jest, żebyśmy, kiedy przychodzi natchnienie, poszli za Nim. Żebyśmy nie zajmowali się tym kąsaniem innych, nawet w takim dobrym znaczeniu, w sensie wyjaśniania wszystkiego od razu, żebyś Ty dobrze tylko myślał o mnie, żebyś dobrze zrozumiał wszystko, bo może po prostu szkoda na to czasu, szkoda na to naszego wysiłku. Lepiej poświęcić się chyba temu, do czego zaprasza nas Pan Bóg. Niech On obdarzy was pokojem.